Dzień dobry Państwu w kolejnej rozmowie MedExpressu. Państwa i moim gościem jest pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Aneta Nicz-Osuch, konsultant wojewódzki do spraw epidemiologii, prodziekan do spraw programów i jakości kształcenia Wydziału Lekarskiego, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj z panią profesor porozmawiać na temat tego, czy szkoły są rzeczywiście przygotowane na piątkę z plusem, jak zapowiada minister Przemysław Czarnek, do tego, by dzieci zaczęły naukę od września w trybie stacjonarnym. Na jesieni jest spodziewana czwarta fala koronawirusa. Pan minister powiedział, że każda ze szkół dostanie dofinansowanie i w każdej z nich będą specjalne bramki i termometry po to, żeby mierzyć dzieciom temperaturę przed tym, jak zanim wejdą do budynku. Czy sądzi pani profesor, że mierzenie temperatury to jest wystarczająca metoda na to, żeby stwierdzić, czy dziecko jest zakażone koronawirusem, czy nie? No niestety na tak zadane pytanie muszę odpowiedzieć negatywnie, ponieważ wiemy, że objawy zakażenia wywołanego przez SARS-CoV-2 są bardzo różne i to wcale nie musi być gorączka, tylko to mogą być na przykład bóle głowy, bóle stawowo-mięśniowe, czy też bardzo często występujące, zwłaszcza teraz przy dominującym wariancie Delta i często u dzieci, objawy ze strony przewodu pokarmowego. Także mierzenie temperatury za pomocą czy to termometrów ręcznych, czy za pomocą specjalnych bramek, które jest przecież stosowane w tej chwili na lotniskach i w szpitalach, może być zastosowane również w szkołach, ale jako jeden z elementów oceniania stanu zdrowia dzieci. I tutaj też musimy pamiętać o tym, że jednak część zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2 przebiega skąpo objawowo albo wręcz bezobjawowo, a takie osoby też mogą być źródłem zakażenia dla innych osób, z którymi się stykają. W związku z tym, tak, mierzenie temperatury jest elementem rozpoznawania stanu zdrowia, ale nie jest elementem absolutnie wystarczającym. A w jaki sposób zatem dzieci powinny być kontrolowane pod względem stanu zdrowia, zanim wejdą do szkoły? No tutaj myślę, że bardzo ważne jest odpowiedzialne podejście rodziców i opiekunów. No, o dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi, dzieci, które podejrzewa się, że mogły mieć kontakt z osobą chorą, oczywiście osoby pozostające w kwarantannie, izolacji, no absolutnie no, nie powinny przychodzić do szkoły i a tym samym no, nie stanowić zagrożenia dla zarówno innych uczniów, jak i dla nauczycieli. Być może od tego powinnam zacząć w ogóle naszą rozmowę, odnośnie właśnie tego, że czwarta fala jest na jesieni planowana. Czy zdaniem pani profesor to dobry pomysł, aby dzieci rozpoczęły w tym czasie naukę stacjonarnie w szkołach? To jest trudne pytanie i trudny problem. No my musimy pamiętać o tym, że jednak pandemia spowodowała wielkie szkody, takie psychiczne, powiedziałabym psychologiczne i socjologiczne dla populacji dzieci i młodzieży. I na to jednoznacznie wskazują zarówno wyniki badań przeprowadzonych w Europie, na przykład w nieodległych od nas, niedaleko położonych Niemczech, czy też nasze polskie obserwacje. No, wykazano bowiem, że 70% dzieci i młodzieży skarży się na pogorszenie jakości życia w związku z pandemią, co wynika z tego, że dzieci są izolowane od swoich rówieśników, doświadczają takich stanów lękowych, stanów niepokoju. Związane to jest z lękiem o swoje zdrowie i życie, ale także z lękiem o zdrowie i życie swoich najbliższych, czy też z doświadczaniem żałoby po stracie osób najbliższych. Mówię to dlatego, że jednak powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby dzieci i młodzież jak najszybciej powróciły do takiego normalnego trybu, jak najbardziej normalnego trybu edukacji. No, w cytowanych już przeze mnie badaniach niemieckich wykazano, że częstość różnego rodzaju schorzeń, objawów, takich już typowo psychiatryczno-psychologicznych,
u dzieci w czasie pandemii wzrosła o 20-30%. Dane Komendy Głównej Policji wskazują na to w Polsce już, że zwiększyła się liczba jednak samobójstw u dzieci i młodzieży. Zwiększyła się liczba interwencji podejmowanych, takich psychologicznych, podejmowanych właśnie w związku z różnego rodzaju stanami depresji, zaburzeniami łaknienia, częściej występującymi samookaleczeniami. Także z jednej strony dzieci i młodzież powinny no jak najszybciej jednak powrócić do normalnego trybu nauczania, ale z drugiej strony rzeczywiście biorąc pod uwagę to, że jednak dzieci i młodzież po pierwsze chorują, mogą chorować na COVID-19, i to nie jest prawdą, że dzieci i młodzież chorują zawsze bezobjawowo czy też skąpoobjawowo, o tym doskonale wiemy. No ale też dzieci stanowią to ten czynnik, który może transferować wirusa w populacji. No i zmierzam do tego, że bez zaszczepienia tak naprawdę również populacji dzieci i młodzieży trudno nam będzie uzyskać sukces w zwalczaniu pandemii. A jakie są najnowsze dane, jeśli chodzi o sprawdzenie szczepionek względem dzieci? Kiedy możemy się spodziewać decyzji w tym temacie? Jeśli chodzi o stosowanie szczepień przeciwko COVID-19 u dzieci i młodzieży, to wiemy, że ta szczepionka jest już stosowana w wybranych krajach na świecie i mamy też dane wskazujące na skuteczność tego szczepienia u dzieci i młodzieży, która jest bardzo wysoka, sięgająca nawet do 100%, ale też mamy coraz więcej danych wskazujących na bezpieczeństwo szczepienia przeciwko COVID-19. Mam tutaj na myśli szczepionkę mRNA. Mamy dane o bezpieczeństwie tego szczepienia w populacji dzieci i młodzieży 12-17 lat. I to są dane pochodzące z nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to jest bardzo dobrze i rzetelnie prowadzone. To szczepienie było podane ponad 9 milionom młodych pacjentów. Zarejestrowano około 9 tysięcy niepożądanych odczynów poszczepiennych, a więc taki niepożądany odczyn poszczepienny występuje rzadko w populacji szczepionej dzieci i młodzieży, bo u 1 na 1000 zaszczepionych młodych pacjentów, przy czym 90% z tych NOP-ów to są NOP-y łagodne, przemijające, miejscowe, typu ból w miejscu iniekcji, zaczerwienienie, obrzęk. No 10% to są te niepożądane odczyny określane jako poważne, przy czym tutaj najczęściej stwierdzane były omdlenia, ból w klatce piersiowej, no u 4% zapalenia mięśnia sercowego. Natomiast to, o czym chciałabym powiedzieć i co podkreślić, to fakt, że obecne wyniki badań wskazują na to, że ten bilans korzyści i ryzyka, jeśli chodzi o wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 w populacji dzieci i młodzieży, wypada jednak bardzo korzystnie na rzecz szczepień. Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci są przygotowane i bezpieczne do tego, aby rozpocząć rok szkolny, który tuż za pasem. Państwa i moim gościem była pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Aneta Nicz-Osuch, konsultant wojewódzka do spraw epidemiologii. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.